Pedro Regis Anguera Brazylia, orędzie Matki Bożej, Królowej Pokoju, przekazane w dniu 8 czerwca 2024 roku, Matka Boża przypomina nam, że jej Syn nas kocha i czeka na nas z otwartymi ramionami. Matka Boża mówi, abyśmy nie zbaczali z drogi, którą On pokazał nam w swojej Ewangelii. Mamy bronić Jezusa i Jego nauk swoimi przykładami i słowami. Pokazujmy wszystkim, że należymy do Pana. Nie dajmy się zwieść diabłu poprzez fascynujące rzeczy tego świata. Nie zapominajmy, że wszystko w tym życiu przemija, a łaska Boża w nas będzie wieczna. Wkraczamy w przyszłość walki duchowej, jakiej nigdy jeszcze wcześniej nie było. Bronią, którą nam ofiaruje Matka Boża, do wielkiej walki jest prawda. Zwycięstwo sprawiedliwych nastąpi dzięki prawdzie. Cokolwiek się wydarzy, nie oddalajmy się od prawdy. Czekają nas jeszcze długie lata ciężkich prób, ale nie traćmy ducha. Matka Boża będzie z nami, nawet jeśli jej nie widzimy. Módlmy się, szukajmy siły w Ewangelii i Eucharystii. Dajmy z siebie wszystko, a zostaniemy hojnie nagrodzeni. Zawsze pamiętajmy, niebo musi być naszym celem. To jest orędzie, które nam dziś Matka Boża przekazuje w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Matka Boża dziękuje, że pozwolili się zgromadzić jej kolejny raz. Błogosławi zebranych w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Pozostańmy w pokoju.